A więc wracamy po przerwie krótkiej. Witam wszystkich na drugim półfinale. Drugi półfinał King of Poland 3. Barles kontra El Noniro, a więc obrońca tytułu rozstawiony z jedynką Barles kontra rozstawiony z trójką El Noniro. W fazie grupowej z grupy A wyszedł Barles i Ark. Oni mieli najwięcej punktów. Barles 9, Ark 6. Awansowali do półfinałów. Z grupy B awansował Jack z punktacją 9 punktów i El Noniro 6 punktów. Barles, obrońca tytułu, rozstawiony z jedynką kontra El Noniro, numer 3. Ranking 2707 Barles i El Noniro 2265. To było w momencie rejestracji. Ranking maksymalny 2737 Barles i 2353 El Noniro. A więc podsumowując Sieve Draft, Barles wybiera Majów, Franków, Khmer, Koreans, Gujaras i Dravidians, banuje Mongols, Malaj, Bułgarians i Chińczyków. El Noniro wybiera Malians, Vietnamis, Azteks, Lituanians, Portugis i Saracens, banuje Persów, Inkasów, Chińczyków i Burgundii. Pierwsza gra pomiędzy Barlesem i El Noniro, a więc Khmer kontra Wietnam. Khmer kontra Wietnam, ja wam rzucam cywilizacyjne bonusy. Obydwu cywek. Gdzie jest ten Khmer? Tu. Okej. I Wietnam. Wietnam już wam tu wrzucam. Khmer i Wietnam. 2-0. Siema wszystkim. Gdzie jakieś kibicowskie przyśpiewki? No właśnie. Grzecznie dzisiaj na trybunach. I popatrzmy. Jest już scout El Noniro. Jedną ławeczkę się udało przechwycić. Jak skautuje Barles? Barles sobie skautuje tradycyjnie. O, El Noniro zobaczy dzika. Czy pokusi się? Nie kusi się na to, żeby dzika uderzyć i próbować ukraść. Barles za chwilę znajdzie swoje dwie owce. No jedną się udało. El Noniro przechwycić. Myślę, że okrąży bazę Barlesa i pewnie wróci do swojej bazy El Noniro. Jak wyglądają mapki? Zobaczmy. Barles. Dwa lasy tak naprawdę. Te lasy są daleko. Nie będzie mógł z nich skorzystać w pierwszej fazie gry. Las z tyłu i las taki wschodnio-północny. Złoto w fajnej pozycji. Malinki z tyłu bazy. Kamień jeden i drugi we frontalnej pozycji, we frontalnej części mapy. Jak to murować? Jest to trochę problematyczne, chociaż tutaj może do krawędzi, tutaj między lasami, tutaj do TC i tu. Zobaczymy jak Barles do tego podejdzie. Może ściągnijmy już to. Bazaro, co tu pisze? Mam na myśli pozycję gracza na mapie. Mapa jest symetryczna w tym kopie. Nie jest symetryczna. Idealnie się równo rozłożyli. Tak, no można tak powiedzieć. Nie jest symetryczna. Zobaczmy jak wygląda mapa El Noniro. Również dwa lasy. Pierwszy północny, drugi wschodni. Złoto bardzo fajne. Daleko z tyłu. Nie może tutaj El Noniro na to narzekać. Kamień z przodu na górce. Drugi kamień daleko. Też na górkach. Dodatkowe goldy z przodu. To jest problem. Ale najważniejsze, że main gold jest z tyłu. Zobaczmy ilu ludzi. Dwóch ludzi na drewnie. Ostatnio El Noniro nas przyzwyczaił do buildu, gdzie widzieliśmy jednego wieśniaka na Lumbercampie na drewnie. Były jakieś szybkie upy. 8-0-0. Skauty. Chyba w meczu z Jackiem wszystko otwierał skautami. Czy na jakieś inne zagrywki. El Noniro zdecyduje się w półfinale. Zobaczymy, co u Barlesa słychać. Jest młyn, a więc bez baraku. Luruje sobie jelonki z takiej pozycji, patrzcie, niewygodnej, za lasem. Mimo wszystko Barles... Tak, podgania jelenie. Khmer, który jest chyba najbardziej taką niestandardową cywilizacją, myślę. Może chować ludzi do domów, nie musi budować budynku, który jest wymagany do... Budynków, który jest wymagany do przejścia do następnej ery. Tak samo nie musi budować budynków wymaganych, żeby zbudować inne budynki, jak na przykład barak, żeby zbudować stajnię. Khmer może postawić stajnię bez konieczności zbudowania baraku. Dodatkowo jeszcze farmerzy, którzy
Nie muszą zbierać 10 jedzenia i odnosić do młynu 3 TC, ale 3 farmerzy, którzy od razu pojedynczo, po jednym foodzie wrzucają do banku jedzenie. Na pewno Kmer silny. Skarian, wychodzi na to, że nic nie musi. Kmer nic nie musi, dokładnie. Nawet dodatkowe goldy są symetrycznie rozłożone. No, podobne te mapy. Na pewno El Niro, ta część problematyczna. Tu pewnie jakoś do TC, właśnie barak już jest zbudowany. Tu pewnie będzie szukał murowania w ten sposób. A później się zobaczy. Wales już jakieś murki lekkie pociągnięte, jakieś palisadki, tutaj się zabezpiecza przed tym. Up u Barlesa na 18 pop. Ale również szybko upuje El Niro, a więc będą w podobnym, albo jak, no, w bardzo podobnym czasie, w tym samym czasie w feł. Skautuje sobie Barles. TC El Niro, popatrzmy. Próba tutaj utrudniania lurowania tego jelonka. Kto ma więcej HP na tym skaucie? Chyba Barles. Nie, El Niro ma więcej HP, zobaczmy. Tak, El Niro, 2 HP więcej. Co z tym jeleniem? Czy ten jelonek się uda zlurować? Chyba tak. Świetnie tutaj El Niro powalczył z tym skautem. Jeszcze musiał pilnować tego, żeby ten jelonek nie wrócił. Jest otwarcie strzelnicą bez młynu. Bez młynu gra El Niro. Co otwiera? Barles. Stajnia, ok, 2 farmy. A więc będą skauty, ok. Jaka jest wizja El Niro? El Niro nie wie, co jest grane, ale może się spodziewać. Szybki up od Kmera to może być... Mogą być skauty oczywiście, ale już mi Dziamdziak mnie nauczył, że to nie muszą być. Skauty to może być podwójna strzelnica. I Barles też mnie tego nauczył, także... Różnie może być. Kolejnego jelonka sobie El Niro łowi. Jest pika, domknięcie na malinach. Pika, ok. Barles, jest obity jeden scout, jest łucznik. Jeszcze jeden jelonek. Zostanie zabity. Kill him! Dobra. No i co teraz? Chyba w takiej trochę defensywie wyląduje El Niro. Będzie musiał się domurować. Okej, okay, szuka w sposób taki zamykania swojej bazy. Są 3 skauty Barlesa. Przypominam o tym, że Wietnam ma bardzo fajne eko. Nie musi płacić za upgrade ekonomiczne w drewno, sam food. No i te ekonomiczne upgrade'y robią się 100% szybciej, a więc na przykład taka taczka to bardzo wskazane. Żeby ją zrobić jeszcze w feudalu, Barles bierze horse collar. Okej, 4 skauty już są. Są quick walla na malinach. 2 łuki. Pika. Okej, i trzyma w bazie na razie El Niro. El Niro nie może stąd wyjść. Potrzebałoby chyba więcej pik, jeżeli chciałby wejść tymi łukami. Jest więcej farm. Czy jest jeszcze gdzieś późno? Na razie nie widać. A ja tu mam full speed, jednak mi będą przyspieszać. Zróbmy to normalnie. Popatrzmy. Barles sobie muruje swoją bazę. Trzyma El Niro w domu. Scout odkrywa mapę, żeby może pozycję reliktów odkryć. Zobaczmy. O, a tutaj powinno się dokończyć mur, panie Barles. A czasami się tak zdarza, że nam wieśki wracają. No i dobra, kontroluje sprawę Barles. On już ma znaczną liczbę farm, proszę państwa, 11 farm. U El Niro 8. Scoutów jest 5. Nic się tu nie dzieje. KD 00, eko 00. El Niro sprawdza, co się tutaj dzieje. Jest... Taką wizję ma El Niro, wie o tym, że oczywiście, że jest stajnia, to wiadomo, że jest budowana Cherry Range, dowiedział się przed chwilą. No i czeka w bazie cierpliwie. Jeden i drugi gracz, zobaczcie, szanują swoje jednostki. KD00 jako KD00. Czy będzie próbował tutaj nurkować? Nie, chowa się El Niro.
Myślałem, że właśnie Barles będzie próbował może jakoś pobiec. Chyba, że teraz wpadnie. O, to jest dobra informacja dla El Nero. Jeden scout zabity. Trzy scouty. Jeszcze tutaj obite przez wieśki. No i to przypominam, 6 łuków. Jeszcze jeden tutaj dochodzi. Być może wybierze się forward. El Nero z tym wszystkim. Jedną pikę jakąś zostawić. Jest stajnia El Nero. Zastanawiam się nad tym, czy nie warto było właśnie teraz wyjść, zostawić może pika jakąś w defensie i sprowokować Barlesa do produkcji jakichś skirmów, bo Barles póki co bez skirmów chce to grać. Buduje sobie kuźnię. Kuźnię ma El Nero, czy jest fletching? Fletching jest, wskoczył. Dobra, ale popatrzcie, Barles ma 800 jedzenia i 200 golda. Pyk, kastuje. The Castle Age. No właśnie, Szaszłyk to pisze, że Barles myślałem już w Castle Age. El Nero. El Nero. No, pasywnie, pasywnie. Są jeszcze skauty dokładane. O, mocno ciekawa tutaj zagrywka. Bardzo taka. Takie szachy, taka pasywność w jednej. W tej pierwszej grze. Jest market. El Nero sobie. Mi się wydaje, zdaje sprawę z tego. Widział drop punktów Barlesa, że on już kliknął castla, więc on potrzebuje teraz pewnie poszukania jakiegoś damage'u, tym bardziej, że zainwestował w scouty, w stajnie. Więc tutaj handel będzie potrzebny i poszukanie damage'u. Tutaj pomurowany domami. Barles, są tutaj skirmy. One mają fletching. Barles bierze pancerz na te skirmy. Pamiętajmy o tym, że to są łuki wietnamskie, więc mają więcej HP, 36 HP. Marketem się lekko podmuruje tutaj Barles i zażegna ten atak. Zmiana kierunku ataku przez El Nero. Zdaje sobie sprawę Barles z tego. Ciekawe, czy Barles sobie wziął Townwatch? Nie, bez Townwatcha. Sprawdza, gdzie się tutaj coś uda ugrać El Nero. Jaki drugi budynek w ogóle, czy jakąś podwójną stajnię będziemy mieć u Barlesa? Na razie mamy pojedynczą, jest brane Bloodlines. No, gdyby się to udało jakoś przecisnąć, są skauty Barlesa. Wieśki murują, nie da się tutaj wejść. Barles w castlu. I Knight w produkcji. El Nero po handlu przechodzi do castla. Minuta 50 dzieli go od wieku zamkowego. Skauty. Łuki. No i jest Knight. Knight, który ma plus jeden pancerza. Będzie starał się szukać pewnie tych łuków, żeby tutaj próbować może jakoś je obić. Zobaczmy. To jest wizja Barlesa. Jest zostawiane drugie TC. Dobry wieczór, Siedlok. Witam na półfinale King of Poland 3. Pierwsza gra, Barles kontra El Nero, zobaczmy. Barles goni łuki, ale chyba nie może tutaj walczyć. A jak oni szanują te jednostki. Gracze na wysokim poziomie, naprawdę. Popatrzcie, mamy 21 minut prawie gry. Jest KD tylko 2 do 2. Są skirmy. Musi się wycofać El Nero, on jest 20 sekund od castla. Zupgrade'uje na pewno tą armię. Ale El Nero sobie zdaje sprawę z tego, że Barles w tym castlu był dużo szybciej. On ma na pewno jedno dodatkowe TC, a może nawet dwa. I ekonomicznie będzie odjeżdżał. Taczka, Botkin i Crossbowman. Szybko dodatkowe TC, żeby tak ten Barles nie odjeżdżał. Zobaczmy. Siege Workshop w defensywie. Gra Barles. Skarian, mam takie pytanko, nie dotyczące samej rozgrywki. Wersja Steam i Microsoft się czymś różnią. Wersja Microsoft, oj, tutaj chyba chodzi o to, jeżeli jest ktoś mądrzejszy ode mnie na czacie. Wersja Microsoft to jest na Xboxa, tak? Gramy na kontrolerze. I możemy grać z graczami ze Steama, tak? Świetny raid Barlesa, ale świetna też reakcja El Nero. Miał tu powstać monastery, ale nie powstanie.
Siege Workshop wybudowany na czas. Są tutaj knighty, które kontrolują pozycję tej armii. Pancerz plus jeden na te łuki bierze El Noiro. Naprawdę ciężko to jest rozwalić knightami te łuki wietnamskie. Mają dużo HP. Co się tutaj dzieje? Próba wejścia na ekonomię El Noiro. Dziura. Jest to monastery, będzie budowane. Świetne quick wall El Noiro. To powiem wam, że El Noiro element gry defensywnej naprawdę poprawił. Podomykał sobie woodline, gold. Jest w miarę bezpiecznie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj to też zamknąć. Może jakiś monk wyjdzie i pomoże. Jest skorpion. Próba tutaj przeszkodzenia Barlesowi w budowie TC. Będzie naprawiane. Kmerma, pamiętajcie, plus jeden zasięgu na tych skorpach. Teraz nie tracić. Chociaż tego skorpa się uda rozwalić, ale tutaj były problemy. Obite już mocno. Knighty, skorpy, dwa rozwalone. Próba wejścia, ale nie uda się tutaj, bo TC zostanie ukończone. Trzecie TC. Barles. El Noiro 48, wieśku. Barles 54, mamy 25 minutę gry za chwilę. Naprawiany skorpion, niezniszczalny. Nie wiem, czy tutaj warto jest walczyć. Chyba z tej walki El Noiro powinien się wycofać. Co się dzieje na środku? Mamy kusze, piki, skauty. O, myślę, że te knighty do spółki ze skorpionami chyba będą chciały się już tego pozbyć. Mamy 2 TC u El Noiro. TC u Barlesa. Tak, mamy tą walkę, o której wspomniałem wcześniej. Ile może, tyle zabije El Noiro. Zobaczmy. Ranne knighty się wycofuje do leczenia. Tak robi właśnie Barles. No i tak, ta armia El Noiro to już jest historia. Co my tutaj mamy? Mamy 26 minutę gry. I 20 sekundę. 63 wieśki. Barles 55 El Noiro. Mamy dobudowaną drugą stajnię i monastery. Jak tam sprawa z reliktami? Jeszcze na razie żaden z graczy nie pokusił się o wysłanie monka w kierunku reliktów. Jest trzecie TC u El Noiro z przodu przy goldzie. No i tutaj w knighty będzie inwestował Barles. Bierze plus dwa pancerz. On sobie zdaje sprawę z tego, że Wietnam to jest naprawdę cywilizacja z mocnymi kuszami. Spodziewa się tutaj jakiegoś ataku Barles, ale nic z tych rzeczy. Kusze wróciły do domu. O, Moonwalking Cavalcher. Okej, okay, a więc wszystko w porządku. Jest Moonwalking. I co wy tu piszecie? New Generation, ja mam wersję. Aha, mówicie o tej wersji, tak? Gry, o której nie mam pojęcia. Ja gram na Steamie. A więc tutaj, jeżeli jesteście w stanie Skarianowi pomóc, to pomóżcie mu, odpowiedzcie mu na jego pytanie. Ja odpowiedzi właściwej nie znam. Popatrzmy, co tutaj się dzieje. 10 knightów na plus 2 i 2 skorpy mogą być problematyczne dla El Noiro. El Noiro to widzi, stawia swój Siege Workshop, dokłada więcej strzelnic, 4 strzelnice. Kuszami będzie chciał się bronić. Ale tu może być ciężko. Nie wiem, czy monastery, monki są też potrzebne. Tylko pisałoby tu może zrobić jakieś przejście. Żeby monk sobie mógł tutaj przejść w linii prostej. Czy El Noiro ma tą wnucz? Tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj Barles zmierza, zamknął tą stronę. I dobra wiadomość dla El Noiro, że udało się to zrobić. Monki potrzebne jak pieron w tej sytuacji. Litera L, ale spoko, Polacy zawsze tam widzą I. No właśnie, bo ja tak chyba mówiłem, tak? New Generation, NL Generation, tak powinno być. Sorki, sorki za pomyłkę. Atak Barlesa, bije tutaj te domy, są łuki, jest monk. Mnóstwo farm u Barlesa, zobaczcie jak ten food napływa do jego banku. Jest tutaj otwarcie. Otwarte ma tutaj El Noiro. Score 4600 Barles, 4000 za chwilę El Noiro. Kusze się bronią, jest Mangonela, ale ona wyjeżdża samotnie. Może ją Barles bardzo łatwo
zniszczyć, ale nie widzi. Nie widzi pozycji tej Mangonelli Barrels. Są Cavarters. Bloodlines. Gdzie te mąki? Ile mamy mąków? Dwóch, trochę mało. A Barrels tak szachuje. Raz atakuje, raz z tej strony, raz z tej. I w efekcie końcowym nie atakuje tak z impetem. No czeka, czeka. Gromadzi więcej militariów. A militaria jadą pod postacią dwóch Mangonel, Monków, Scoutów i 10 Knightów. Są Cavarchers. No przydałyby się teraz dla Elnoniro jakieś dobre konwersje, żeby 2-3 Knighty wyłapać i zniszczyć te Mangonele. To jest bardzo ważne. Cavarchers, dlaczego nie wraca Elnoniro? No tu jeszcze wjeżdżają Knighty. Ajajaj, wiele się dzieje. Dawał się do TC. Dobra, może te Cavarchers pozbędą się tych Knightów, chociaż pamiętajcie, to jest plus 2. Ciężkie, ciężkie teraz czasy przed Elnoniro. Barrels atakuje. I tak, jest ta konwersja, o której mówiłem, ale skonwertował z powrotem tego Knighta. Barrels. I sobie naprawi te Mangonele, budowany zamek forward. Chociaż tych Cavarchers jest tutaj naprawdę dużo, one mają dużo HP. Trzeba być uważnym teraz, Elnoniro nie może stracić. Przyda się tutaj dobre mikro. Są mąki. Mąki, mąki, naprawdę. Mąki to są jednostki bardzo silne. Zbliżył się teraz do tych Mangonel. Elnoniro chce je wszystkie zabić. Może się to uda, ten zamek? Wszystko wskazuje na to, że powstanie. Ale dobra tutaj walka dla Elnoniro, myślę. Bo wszystkie Mangonele i dużo Knightów się uda zabić. Zamek powstał, musi się wycofać. Ale napiera Barrels. Powiem wam, że on tu chyba nie szuka Imperial Age. On tu szuka agresji w Castle Age w drugie tempo, można powiedzieć. Chociaż nie, chociaż nie. Chociaż odwołuję to, co powiedziałem. Wycofał jednostki i kliknął Imperial Age. Ma zamek forward. 34 minuta, 30 sekunda. Elnoniro, powiem wam, że też jest niedaleki od tego, aby sobie ten Imperial Age kliknąć. Różnica jest taka, że Elnoniro ma ludzi na skamieniu. Ile? Zero. Nul. Memby by powiedział. Zero. Cavarchers spadają pod TC. Szkoda. Zero, dokładnie. Szkoda, bo nie mamy na nich plus 2. A Knighty tu się pchają do przodu. Bezszczelnie, popatrzcie. Bezszczelnie. Monk. Domyka. Świetnie, Elnoniro. Elnoniro umie w quick wall. Imperial z jednej i z drugiej strony. Bodki Narrow u Barrelsa. Co on tu będzie grał? Jaki bodki Narrow? Na co? Na co? Jedna strzelnica? Bodki? Zamek Elnoniro, który z Barrelsa, który będzie kontrolował górną część mapy. Może jeszcze jakiś zamek z tej strony. A na razie nie ma kamienia. U, lag mały, dobra. Jestem z powrotem. Kuszcze, Cavarchers. Być może jakieś. Ale nie, nie, nie wiem. Nie wiem za bardzo co. Barrels chce. Balista elefanty? 11 jednostek militarnych Barrels. 22 Elnoniro. O. Tego chyba Elnoniro nie wiem. Wycofa. Dużo się dzieje. Te Cavarchers zostaną stracone. W interesie Elnoniro no nie mamy zamku, więc pewnie Siege Workshop, chemia jest bardzo tutaj potrzebna, bombard kanony i próba niszczenia zamków. Różnica w impie nie będzie wielka, jakieś 30 sekund. Barrels w Imperialu. Skorpy. Double crossbow. Co to robiło? Balista elefanty and scorpions. Aha, to jest upgrade na skorpiony. Czy będą miały dodatkowe strzały ataku? No, będą strzelały strzały ataku, jak to brzmi. O, tak? Na czym tu polega ten upgrade? To się rzadko widuje, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś wie. No, zobaczymy te skorpiony Khmera w akcji. No te strzałki faktycznie jakieś chyba bardziej zabójcze. Jak do tego podejdzie Elnoniro? Są tutaj Cavarchers, trochę
out of position, można powiedzieć. Chemia jest. Rabuczet jest. Carki, siemka, dobrze, że jesteś. Skorpion i balista elefant strzela drugim pociskiem, ale mniej obrażeń zadaje ten drugi. Okej. W każdym razie bardziej śmiercionośne są te skorpiony. No, skor już mocno wskazujący na zwycięstwo. Barlesa 8500, 6500. 2000 różnicy. Barles 164 wieśki, ale nie roz 108. Jak z tym walczyć? Co by tu zrobić? No, przydałyby się na pewno bombard kanony, ale jak zrobić bombard kanony, jak nie mamy golda? Tego nie możemy zbierać za bardzo. Zamek tutaj będzie przeszkadzał. Są skorpy. Zamek zbudowany. A tu jest tylko 14 jednostek militarnych Barlesa. Relikty? 2-1 w reliktach, a Barles wygrywa pierwszą grę. 1-0 Barles. No, a pewno El Niro wylądował na takich jednostkach, które no Khmer super kontruje tymi właśnie skorpionami, bo mamy nie dość, że plus jeden zasięgu. Skorpion, według tego, co tam chyba Hera mówił na jednym z tutoriali na YouTube, no, że skorpion jest właśnie lepiej kontrującą jednostką CA niż Mangonela. Lepiej opancerzony. No i dodatkowo właśnie nie dość, że ten plus jeden zasięgu, no to jeszcze to, co wspominał Xarki. Unikalna technologia Khmera powoduje to, że CAV Archers są useless na te skorpy. Zobaczmy sobie statystyki z gry numer 1. Prowadzi Barles 99-50 KD w tej grze na korzyść Barlesa. Liczebność armii 26-34. Ekonomicznie Barles 47-400. Jeśli chodzi o zebrane zasoby, El Niro 36 tysięcy. Duża tutaj różnica, prawie 10-11 tysięcy. Feudal Time niemal identyczny, Castle Time dla Barlesa, Imperial Time dla Barlesa. Chociaż nie rozumiem ironię, nie dużo później. ...164 wieśki Barles, SimCity! El Niro 108. APM 75 Barles, 89 El Niro. Barles prowadzi 1-0, przenosimy się do Capture Age, mamy półfinał King of Poland 3. A więc jeszcze tylko, można powiedzieć, dwa mecze dzielą nas od zakończenia turnieju. Półfinał, który mamy przed sobą, Barles kontra El Niro. I wielki finał, który będzie, odbędzie się prawdopodobnie za tydzień, w sobotę. Barles wybiera Majów. Majans u Barlesa. Cywilizacja El Niro to Malians, a więc bardzo silne cywilizacje na Arabię. Bo gramy na Arabii Zielonej, przemianowanej na Polanę. Można powiedzieć tylko z nazewnictwa, no ale jest zielona. Green Arabia, mamy polskie zwierzątka, owieczki i te świnki, dziki. Nie ma słoni i nie ma zebr i takich egzotycznych zwierzątek. Jak wygląda mapa Barlesa? Dużo lasów, to jest jakiś Black Forest Simulation. Jeden, drugi. Znaczy, oczywiście może zacznijmy od tych najbardziej sensownych, czyli las z tyłu, na który zdecydował się Barles. Las wschodni, las południowy, las zachodni. Majans to na pewno chciałby właśnie taką mapkę dosyć zamkniętą, bo ma świetne eko. Może się pomurować. Tanio. Oczywiście ma jeszcze te, tak macie na screenie, tańsze mury. Majana. Złoto w fajnej pozycji, łatwo można to wszystko pozabezpieczać. Kamień, wszystkie złota z tyłu, to jest jakiś map hack, panie Barles, co to ma być? Jedynie te maliny takie na górce, słaby punkt, a tak? Wszystko bezpieczne, co u El Niro? El Niro, trzy domki, widać, że tutaj studiuje jakąś architekturę, bo jest, wiecie, jest gospodarka tutaj przestrzenna, zachowana, wszystko jest równiutko. Domki są równe, nie ma jakichś tego, tylko jest wszystko równo i to jest najważniejsze, że te domki są równo.
wszystkie inne rzeczy, jak wyglądają. Złota, jeżeli Valzaro się pytał, czy są mapki lustrzane, to ma dowód na to, że nie są lustrzane. Bo jak u Barlesa złota wszystkie z tyłu, tak u El Niro dwa dodatkowe z przodu. Złoto majnowe. No jest takie, ale w ogóle te lasy jakieś inne. To co to za las jest w ogóle? Trzy lasy z tyłu, czwarty taki wschodni. Maliny z przodu, kamienie. Barles ma dużo lepszą mapę w moim odczuciu. Czy mecz o trzecie miejsce też będzie? Nie, nie ma meczu o trzecie miejsce. W turnieju King of Poland 3. A zdecydowałem się, że tego meczu nie będzie, ze względu na to, że często gracze nie chcą grać tego meczu. Jest to mecz tak jakby przegranych. I słyszałem takie opinie, że często się nie ma motywacji, żeby ten mecz o trzecie miejsce grać. Siemka Dalon. Na Arabii mapy teraz są mega nierówne. No i mamy na to właśnie przykład. Zobaczcie w ogóle tu z przodu, jak łyso, nie? El Niro. A Barles nie ma takiej mapy. No ale dobra. Trzeba się dostosować do tego, co widzimy. Wizja Barlesa. On już wie o malinach. El Niro nie wie, gdzie jest Barles. Gracze są na mapie, tak można powiedzieć, naprzeciwko siebie, w narożnikach mapy. Barak w takiej pozycji. Z tyłu. Okej. O, wpada pod TC, trochę Barles. Dostał jedną salwę. 6 HP ściągnięte, ale Niro Feudal Age. Jak będziemy mieć otwarcie? No wszystko wskazuje na skauty. Brakuje trochę drewna na stajnie. Barles otwiera bez młyna. Ciekawe. Więcej ludzi na... Złoto jest strzelnica. Mamy skaut. Czyli co? Decyduje Seed? O kolejności? Nie, po prostu jeżeli gracze odpadną z półfinałów, to zajmują miejsca 3-4. Taka jest zasada. Nie rozstrzygam już, który jest trzeci, a który czwarty. Ostatni jelonek od El Nonir. Jedna strzelnica u Barlesa. Krówka sobie muczy. Mleko daje. Kauty w stajni produkowane. Jeden, drugi i gdzieś tu był trzeci. Nie, na razie to był chyba ten startowy gdzieś. Jeszcze jeden, dobra. Są łuki, no i popatrzcie, już Barles myśli o tym, jak sobie mapkę zabezpieczyć, a przecież ona nie jest trudna do zabezpieczenia. Młyn. Teraz tylko nie wpaść pod TC, dobrze kontroluję. Wszystko, ale Niro, są skauty, ale te skauty, jest tutaj duża szansa na to, że mogą się obić o mury, chociaż jeszcze tej części nie zamurował Barles. Dobra, jest orzełek, jest pika, dwa łuki od Barlesa. Chyba sobie zdał sprawę z tego El Niro, że gdzieś tutaj armia wyszła. Czy podejmie walkę z tym? Są cztery skauty. Chyba należałoby się najpierw tej piki pozbyć i dopiero tych łuków, ale nie. Skirma sobie zrobił, okej. El Niro. Teraz mógłby w sumie podjąć taką walkę. Nie wyszłaby dla niego korzystnie. Nie podejmuje. Próbuję tutaj zlurować Barlesa jak tylko się może. Jak tylko blisko uda się to wyczyścić, czy nie. Chyba powinien tą walkę brać El Niro. Nie patrzeć na nic. Dokładnie. A ten skirm nie strzela. Co za skirm. Ale skauty przeżyją, to jest dobra wiadomość. Wyczyszczony Barles. Więcej łuków. I murowanie. Murowanie Barlesa. A więc arena mode activated. Zamurowany Barles, a El Niro, żeby był w full world, to ja nie wiem, co by musiał zrobić. Chociaż wiecie, tak naprawdę tu daleko nie ma dużo do murowania. I cały ten obszar jest odcięty.
próba wbicia, ale Elnonier sobie zdaje sprawę, że Barless jest zamknięty. Market. Skauty z Kirmy. Łuki w produkcji u Barless. Barless dostał taką mapę, to aż musiał się zamurować. No tak, właśnie się nie dziwię temu, co pisze Szaszłyk. Świetna, świetna mapka Barlessa, ale no Niro może się tutaj naprawdę czuć pokrzywdzony. Złoto, mamy 10 farm. 10 farm u Barlessa. Zebrane zasoby, 4400, no podobnie. Nie ma tu jakiejś dysproporcji między graczami. Mały, delikatny idle TC z jednej, z drugiej strony. Mamy 15 minut gry. Jest tu jakieś handlowanie. Co ten Barless? Sprzedał z kamień, kupił food. On tu szuka na jakiegoś szybkiego apowania do castla. Ciężko się będzie przebić. Są łuki, które będą bronić palisady przed tym, żeby skauty je nie przełamały. Jest jeszcze orzełek. Market u El Noniro. Pamiętajmy o tym, że Malians ma bonus ekonomiczny na górników, na złocie. Więc granie na markecie poprzez gold nie jest jakimś tam, powiedzmy, kosztowną zagrywką na Maliansie. Zobaczmy, są jakoś tam ostrzeliwane te wieśki na malinach. Fletching bierze Barless, a El Noniro klika castla, ha ha ha. Więc wszystko wskazuje na to, że... Właśnie wszystko wskazuje na to, to El Noniro będzie w castlu, ale zobaczmy, sneaky wyjście, sneaky wyjście. Nie wie o tym El Noniro. Barless idzie, no, na miasto El Noniro. I co tutaj się może wydarzyć? Może się obić o te mury. Ważne jest teraz, czy się pokaże, czy El Noniro dowie się o tym, że ta armia tu jest. Wtedy będzie mógł tym wrócić i starać się to czyścić. Tak, El Noniro wie, że to tu jest. Pokazał się mu w wizji. A, jeszcze strzela. Próbuje się przebijać tutaj Barless. On też po lekkim handlu przechodzi do castla. 4 wieśki więcej. Szybciej w castlu będzie El Noniro, ale ważne, żeby to jakoś zamknąć. A, marketem. Dobra. Idealnie się tu wpasował market. Zobaczcie. To jest wszystko przemyślane. No i właśnie, skauty teraz wracają. Bloodline wejdzie. Ale chyba to może być mało. Muszą z Kirmy wrócić. One i tak nic w ofensywie zrobić by nie mogły. No i po tym, jak wskoczy pancerz, na konie i te skirmy do spółki ze skautami, myślę, że wyczyszczą tą armię. A to właśnie następuje. Tak, walczy, podejmuje walkę El Noniro. Zobaczmy, teraz ważne, żeby skirmy strzelały w łuki. Chcemy się jak najwięcej ich pozbyć i to jest świetna walka dla El Noniro. El Noniro jest jeszcze szybciej w Castle Age. Knighty już wyskoczyły i teraz te knighty pójdą forward. Zamurowany cały Barless, on 40 sekund jeszcze w feudalu posiedzi i teraz ważne jest, żeby El Noniro nie może postawić drugiego TC, bo po prostu brakuje trochę jeszcze drewna. Skirmy, knighty, co na to wszystko Barless? Barless ma podwójną strzelnicę, są tutaj, jest jeden orzełek w baraku. Dobra. Barless za chwilę w... Tak, w castlu TC instant. No fajnie, jakby też El Noniro pomyślał o tym, żeby gdzieś to TC dołożyć. Botki na row. Defensywnie, defensywnie. Barless jest crossbowman i jest druga siekiera. Ważna rzecz. Próba przebicia się, ale musi szanować. Musi szanować knighty. Wycofuje El Noniro. 13-4 KD na korzyść El Noniro. Siege Workshop w takim półdystansie, wysunięty z przodu.
będzie mógł wysyłać mangonele. Prawdopodobnie forward z tymi knightami. Więcej kusz od Barlesa. On produkuje kusze na dwie strzelnice. Jest Monk i ciągle jeszcze bez drugiego TC Elnonir. Za chwilę drugie TC będzie miał ukończone Barles, dokładnie. I zobaczmy, kusze z przodu. Jakie mamy upgrade'y? Mamy plus jeden pancerza na knightach. Będzie się tu starał czyścić te krosy tymi knightami. Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Elnonir, rozłapie górkę, zobaczmy. A może to dobrze wypali to wszystko? Trochę mi brakuje plus 2, bo może chociaż forging. Ale Elnonir zdecyduje się na walkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Teraz już jest chyba dobry pomysł, ale dobrze mi kruje Barles. Odpuść, a zbugowały się chyba te kusze. Chociaż stanął w lesie Barles. Dobra, wykończył to Elnonir. Kurczę, miałem takie wrażenie, że był moment taki, że tych kusz było naprawdę sporo i nie należało z tym walczyć, ale wiecie, ja to się tam nie za bardzo znam. Oni się znają na tym lepiej. No i co? I mamy 46 wieśków, 46 wieśków. 23 minuta gry. Zobaczcie, jak to się wszystko szybko dzieje, nie? To jest 23 minuta, a już mieliśmy takie liczby. Tyle knightów i tyle kurz. Próba przejścia na ekonomię. Zauważył to Barles, że to jest przejście. Kusze strzelają, wycofuje się. Elnoniro. Zostawia drugie TC, jest tu orzełek, który skautuje. Jest Monk, który właśnie zebrał pierwszy relikt. Elnoniro wywiera presję. Są knighty, jest Mangonela forward. Ściąga Barlesa z tego golda, to jest ważna rzecz, ale co go to obchodzi? On ma jeszcze gold tu i właśnie buduje tam TC. A przypominam, że 15% last longer resources u Majana. Czyli na każdej kratce złota Majan ma 15% więcej wszystkiego. Kamienia, złota, drewna i tak dalej, i tak dalej. A czy Rain zostanie zniszczone? Buduje swój Siege Workshop Barles Scorn dla Elnoniro. No i knighty teraz wbiegają. Jakie mamy? Aha, Husbandry bierze Elnoniro. Nie ma forgingu. Wszystko zużywają, popatrzcie, na zero. Wszystko jest... Oni grają w grę... utrzymaj 30 zasobów w banku. Patrzcie, jakie to jest wszystko. Tu jest zero jedzenia. A nie tak jak u nas, nie? 1500 drewna w 17 minucie. 10 knightów bije drugą strzelnicę. O, może teraz dobry strzał. Ucieka Barles, dobra. Monk. Trzeba być ostrożnym, żeby Monk nie przejął knighta, bo jeden knight, chociaż jeden knight to może być mało. Ale jest więcej mangonel. Zobaczmy, czy zdecyduje się na to Elnoniro, żeby na przykład trochę zajdlować TC. Wziąć plus 2, bo naprawdę Barles ląduje w defensywie. A czy range drugie zostaje zniszczone? Będzie musiał polegać na Siege'u, na Monkach Barles, a Elnoniro już ma 14 tych knightów. Na ile produkuje tych? 3 stajnie, a to dlatego tak dużo. O, uwaga, może dojść do walki. Przetrwała ta Mangonela. Nurkuje w to wszystko Elnoniro, bity jest Barles, wytradowały się Mangonele, słuchajcie, trochę mi tylko wszystko brakuje, że nie mamy plus 2 na tych knightach. Nurkuje za tymi kuszami Elnoniro, jak to się wszystko wytraduje. Na tych knightów było sporo, naprawdę wbita na ekonomię Barlesa. Zabija ile może. Eko KD 4-0 Elnoniro. Surowców zebranych więcej przez Barlesa. Są konwersje. Musi się chować do TC. Barles, ale jak tu wziąć plus 2? Jak to nie ma za co, bo tak wszystko jest żyłowane. 67, 68, wieśków, 64 Elnoniro. Wszystko blisko. Więcej tych knightów. Naprawdę Barles w głębokiej defensywie. Monastery drugie, podwójne. Buduje nowy Archer Range. I agresja. Wszystko jest idlowane. Score równy. 3700, 3600. Chowa się do TC. Są konwersje. Już 3 knighty skonwertował Barles. No to prawda, że monki są OP. Próba zabijania kolejnych wilów
El Niro obiega, popatrzmy, żeby tylko sobie nie dać tych knightów konwertować, bo to jest na pewno bolesne i dojazd następnych. Ostro gra El Niro, gra na 2 TC, ale pełna ofensywa. Musi tutaj Barles pokazać 2K7 skilla, żeby to wszystko przetrwać, chociaż ten już teraz trochę stracił na tempie. 5 knightów. Ile monków? Monki to jest na razie jeden, ale mamy double monastery. Są też knighty w ilości 4 sztuki. Podleczy sobie je. Barles handcard bierze. Barles, on ma drugą siekierę, ma Horse Collar. U El Niro brakuje drugiej siekiery, ale dostawia trzeci TC. El Niro, powiem wam, że to liczba wieśniaków równa 75-74 po tym puszu, ale Barles może teraz się wybrać na jakąś kontrę. Trochę teraz przystopuje pewnie z produkcją tych jednostek. To też zależy, jak El Niro się czuje. Ile ugrał tym atakiem. Zobaczmy, są tutaj knighty, są kusze i dużo monków. Co to jest? 6 wieśków. Aha, zamek tu. Dobra, nie jest jakiś agresywny zamek. Dobra, taki kontrolny zamek na wzniesieniu w centrum mapy. Sank City wziął Barles przed chwilą, a więc monki będą silniejsze. Usze. No zobaczmy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że chyba nie powinien tego El Niro walczyć, chociaż odważnie, odważnie w monki, w to wszystko wchodzi El Niro. Zamek powstanie, zostało już naprawdę niewiele. No właśnie, i co się tutaj dzieje? 6 knightów El Niro. Przejął sobie dodatkowe knighty. Kto widział kiedyś, kurde, 6 knightów u Majana, co to ma być? No i nie boi się, nie boi się. Barles traduje się z tymi knightami. Mangonella, jest przeniesienie ciężaru gry na stronę El Niro. KD 53-40 na korzyść El Niro i jako KD 11-0 na korzyść El Niro. No ale to teraz pozycja na mapie jest zupełnie inna. To Barles stawia sobie zamek w centrum, żeby, kurde, powiedzieć stop temu, tej nawałnicy knightów na moją bazę, koniec. Było naprawdę gorąco, ale to teraz El Niro będzie musiał się wykazać umiejętnościami defensywnymi. Następny zamek. A El Niro ma na razie 39 kamienia. Dochodzi do walki. Będzie to chciał chyba powstrzymać El Niro, ale straci dużo armii. Nie wiem, czy to ten zamek można olać. On odcina złoto. Imperial u Barlesa. Jak on to robi? Jak on to robi? Inwestuje w Light Cava. El Niro. 1000 surowców. Różnicy między nimi. No, jest to i dużo, i niedużo. Zamek powstanie, ale wydaje mi się, że jak El Niro zobaczy Imperial, będziemy mieć GG. BTC Siege Workshop. El Niro nie stać na to, żeby wybudować swój zamek. Brakuje kamienia, chociaż już tam 261 udało się zebrać. To Archer Range budowane z przodu, więc pewnie jeszcze więcej kurz ze strony Barlesa. No nic za bardzo nie może z tym zrobić. Też tak samo wysyłanie tego w kontrze też nic nie da. El Niro. Zamek budowany przy kamieniu. Balistyka u Barlesa. Zasoby. Piękne. Za chwilę będzie 1000 jedzenia, 800 golda. No i chyba dzieli nas 30 sekund od tego, aż El Niro chyba podda grę, bo El Niro do Impa raczej nie kliknie.
Tu jeszcze sobie Barle zachował wieśk. Disrespect. Jak można takie coś zauważyć w ogóle? Przy 114 ludziach. GG. 2-0 Barles. Brakło tego plus 2 przy rajdach. Tak, brakło, ale wiecie o tym, że ten upgrade jest naprawdę pieruńsko drogi. Cernek, nie wiem jak to możliwe. Samymi mąkami się obronił i wszedł do impa, jakby bumował. No właśnie. Miał na ten upgrade Elnoniro. No powiem wam, że oglądamy te gry i nam się właśnie, wiecie, my sobie leżymy tam w jakimś fotelu, nie wiem jakby tam, czy w fotelu, czy na kanapie, czy przed kompem, czy coś, czy na telewizorze, czy słuchacie. I wydaje nam się, że to jest takie, wiecie, patrzymy na surowce, o, stać go na plus 2, czy coś. Ale po prostu mówię wam, ja na przykład grałem z tymi graczami, grałem i z Elnoniro, i z Barlesem, i z Dziamdziakiem, i z Argiem, i ja sobie zdaję sprawę z tego, jakie oni tempo narzucają w tej grze. I my tego właśnie nie widzimy, bo dla nas wszystko dzieje się, można powiedzieć, wolno. Oni muszą farmy ogarniać, drewno, mikrować, tu mąki, tu relikt, tu zamek, tu coś tam, tu mangonela strzelacza, uciekać. Jest mnóstwo rzeczy do roboty. I po prostu się przegapia takie rzeczy, jak nie wiem, horse collar się przegapia, czy jakaś druga siekiera się przegapia. Rzeczy do roboty jest po prostu mnóstwo. Zobaczmy sobie statystyki z tej gry. Military 59-49 na korzyść Elnoniro. Liczebność armii 24-37 Barles. Ekonomicznie Barles lepiej. O jakieś 2000 surowców. Technology Feudal Time dla Elnoniro i Castle Time dla Elnoniro. Tutaj była duża różnica. Właśnie się zastanawiałem, a co jakby Elnoniro poszedł w eko? 115 wieśków, Barles 109, Elnoniro. APM-y 91 Elnoniro, 68 Barles. No ale właśnie Elnoniro postanowił może zagrać agresywnie w castle. Przenosimy się do Capture Age. Półfinał. King of Poland 3. Barles prowadzi 2-0 z Elnoniro. I mamy grę numer 3. Barles Dravidians, Elnoniro Aztek. Ja wam rzucam bonusy Dravidians i Aztek. Tak by przewidział to? Barles? Gdzie jest ten Aztek? Tu. Dlaczego przewidział? Dlatego, że... Proszę bardzo. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy przewidział. Może ciężko to. Dobra, ja się nie będę na ten temat wypowiadał. Macie cywilizacyjne bonusy, możecie poczytać, zobaczyć, jakie są tutaj możliwości. Ja opowiem o mapach. Mapa Barlesa. Może zacznijmy teraz od Elnoniro. Elnoniro. Raz, dwa, dwa lasy. Trzeci z tyłu, daleko. Czwarty, północny, bardzo daleko. Duża znowu przestrzeń. Elnoniro może się chyba poczuć pokrzywdzony, chociaż zaraz zobaczymy, czy u Barlesa nie jest gorzej. Caster powiedział, że za taką stawkę nie będzie komentował dwóch meczów z rzędu, więc poszedł do domu. Więc tak jak mówiłem o tych lasach, złoto open, kamień z tyłu, ale też można powiedzieć open, ciężko będzie to domykać. Patrzcie w ogóle jaki las, co to jest, kurde, pierwszy raz takie coś widzę. Nie, to. Złoto, pozostałe złota z przodu. No znowu ciężka mapa Elnoniro, on to się właśnie zapoznaje z tą mapą, jak to wszystko wygląda. Kamień daleko. To jest jeden dodatkowy gold, a to jest... Nie, tu są dodatkowe goldy. Dobra, to są takie jeszcze bardziej dodatkowe goldy. Co tam u Barlesa? To jest mapka Barlesa. Znowu się wydaje fajniejsza. Kurde, no nie chcę tutaj powiedzieć, że King of Poland wygrywa, bo ma lepsze mapy, no ale kurde, chciałbym, wolałbym mieć tą mapę, aniżeli tą u Elnoniro. Łatwiej to pomurować w ogóle, nie ma takich wielkich przestrzeni. Złoto co prawda z przodu, przy górkach, ale to jakieś baraki, ranges, domy, już jest zamknięte. Tutaj tak samo, jakieś dwa domy, palisada zamknięte, tu domek i sprawa załatwiona, tym bardziej, że jeszcze mamy drugie złoto z tyłu. Kamień z tyłu i kamień z tyłu, naprawdę świetna mapa. Barles. Tak trzeba powiedzieć. Lurowanie jelonków.
Marles El Niro Mining Camp u El Niro, a więc bez młyna chyba będzie apował. El Niro, zobaczmy. Jakieś chyba szybkie apy z jednej drugiej strony się szykują. Pamiętajmy o tym, że Dravidians nie ma tam za bardzo grać w jednostek ze stajni, prawda? Tam jest chyba tylko Scout albo Lightcalf i Słoń. I to chyba nawet nie można go upgrade'ować, jeżeli to dobrze pamiętam wszystko, bo te indyjskie cywilizacje, powiem wam, że to nie jest moja jakaś domena. Pewnie Ksarki się tutaj zaraz złapie za głowę i powie: Peter, co ty gadasz? Z barakiem apuje Barles, młyn jest budowany. Trzeba pamiętać, że Dravidians ma tańsze apy na w baraku, na Menadarmsy, na Pikemanów i tak dalej, i tak dalej. Skautowanie oponenta. Scout biega i znajduje Woodline. Barles tak biegnie i tak sobie pomyśli: kurde, jakie on ma słabe mapy w tym meczu dzisiaj. Ja pierdziel. No tak trzeba powiedzieć, że no... Gdzieście ostatnio widzieli tyle pola? No i gdzieście widzieli? Nigdzie, a widzicie, a w King of Poland 3 sobie możecie zobaczyć tyle pola. Tak, to jest. Budowany barak u El Niro. U Barlesa potrójna milicja. Czy będzie więcej? Nie, raczej nie. Trzy milicje. Bez luma powołał El Niro. Barak ukończony i teraz trzeba lum, archer range, dobra. Informacja o tym, że zbliża się milicja. Policja, powiedziałby Jack. Czytam z Tracy King Fan, tak? O, uwikłał się teraz niepotrzebną walkę. Ewus. O, nadzieje się Barles? Nie, Barles to jest przepierna, ale to wszystko kontroluje. Ominięta pika. I range zbudowane. Czy będzie upgrade na Menatarsy? Na razie nie. Mamy upgrade na siekierkę. Jaki follow-up za tym? Jest zbudowana strzelnica u Barlesa. O ile dobrze pamiętam, skirmy dravidiańskie strzelają szybciej. 25%. Więc może to być kłopotliwe, jeżeli tutaj chcielibyśmy łuki. Tylko jak te łuki stąd wypuścić? Aha, na zewnątrz. Można. Złapie to Barles? Nie, zmienia kierunek ataku. Siema The Crocs, Syntax Build Order for Eagles and Archers dla El Niro. Dokładnie. Budowany szybko młyn, bo kończy się jedzenie. Skirmisher wysyłany do przodu i jest Menatars u Barlesa, więc taka kompozycja chyba Menatarmsy Skirmy będzie chciał grać Barles w tym matchupie. Zobaczmy. Obaj tak apowali nie klasycznie, powiedziałbym, chociaż już nazywanie tego klasycznie czy nie z młynem, myślę, że to można do lamusa odłożyć, bo te buildery naprawdę się zmodyfikowały mocno. Apuje się z barakiem, apuje się z mining campem w różny sposób. Barles szuka damage'u. Są tutaj na górce łuki, piki. Cztery łuki, jedna pika, scout, skirmy i mantarmsy. Dobra wiadomość dla Azteka jest taka, że ma bardzo dobre eko i jednostki militarne tworzą się szybciej. To na pewno na plus. Ale tutaj wysyła mnóstwo tych skirmów. Barles do przodu. Ewus by się przydał. Czy jest w produkcji? Jest. Są też dwa ewusy tutaj. No może to jakoś się wytraduje. El Niro to połapie. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Uciekają łuki. Troszkę orzełki się rozłączyły, ale rozłączyły się też skirmy, które próbują dogonić łuki. Gonią Menatarmsy to wszystko. W ogóle walka nam poszła gdzieś w górną część mapy, daleko od tego. Town Center. El Niro wraca. Barles na właściwe miejsce. Oczywiście w jego opinii.
do otoczenia walk, a odpowiednie miejsce to jest najlepiej zasoby Elnoniro gdzieś tu w centrum, żeby to wszystko nie pracowało. Strzela skirm przez domek, utrudniając wydobywanie jedzenia z malin. Chce zniszczyć tą strzelnicę Barless. Przeobrał jakieś upgrade'y. Właśnie teraz bierze fletching. Są tutaj orzełki Elnoniro i orzełki... Elnoniro, uwaga, uwaga. Stracił dużo łuków. Orzełki do pomocy są skirmy, ale w tej kompozycji skirmy ma na tarmsy. No, będzie lepszy tutaj Dravinian. On strzela szybciej na tych skirmach. Orzełki próbują wymanewrować manatarmsów i pozbyć się tych denerwujących skirmów. 8-3 KD na korzyść Barlesa, wbija na górkę i będzie ostrzeliwał złoto. Co z tym zrobić? Te manatarmsy są praktycznie nietknięte. Jedna jednostka ma tam pół HP. Jeszcze pancerz sobie bierze na to wszystko. Barles, skirmy, orły. No naprawdę, musiałby się tych jednostek pozbyć, tych skirmisherów, bo są tak denerwujące. Manatarmsy tu wbijają na maliny. I tak, na maliny. Właśnie, jestem ciekawy, czy... Co Barles zrobi? Ciężar gry. Wszystko się dzieje u Elnoniro. Musimy się tutaj skupić. Jest górka zajęta przez Barlesa. 16 minuta gry. Jest lekki quick wall. No i te skirmy, no naprawdę... annoying. Denerwujące są. Na tarpsy najgodatniej od złota Azteka, który bazuje na złocie. Cóż tu zrobić? Cóż tu zrobi? GG. Well played. 3-0. Barles, Elnoniro. Oddaje grę. Po 16 minutach, 42 sekundach, a więc... No, szybko tutaj sprawę Barles załatwił, naprawdę. On zagrał taką kompozycję mega niewygodną dla Azteka. GG's. Kolejna gierka 3-0. Kto by się spodziewał, to właśnie Szaszuk, o czym pisałeś. Popatrzmy na statystyki z tej gry. KD 12,5 dla Barlesa, ekonomicznie 5800 do 5500 na korzyść obrońcy tytułu Barlesa, King of Poland aktualny. Feudal Time dla Elnoniro i 9,16 tutaj apował Barles, więc trochę później. Wieśniaków 34, Elnoniro, Barles 36. APM Elnoniro 88, 76 Barles. Jack kontra Ark, wygrywa Ark. Można powiedzieć trochę niespodziewanie. 0-3. No i w półfinale numer 1. Barles, obrońca tytułu, pokonuje Elnoniro 3-0. Gratulujemy oczywiście Barles, ale też chciałbym pogratulować pozostałym graczom tutaj. Zobaczmy, no bo może w ogóle wszystkim tym, którzy się po pierwsze zapisali do turnieju, no i tym, którzy no, osiągnęli lepsze czy gorsze wyniki w ich mniemaniu. Na pewno tutaj chciałbym wyróżnić Twista, który zaszedł naprawdę daleko. Chciałbym wyróżnić RPS-a. Dobrze się tutaj pokazał w turnieju. Golik też doszedł daleko. Pamiętam, do Dynamam. A więc daleko, daleko w kwalifikacjach. Dziękuję Elnoniro, dziękuję Jack za dzisiejszy występ, za dostarczenie emocji. No i przede wszystkim dziękuję i gratuluję Argowi i Balesowi, którym udało się awansować do... Udało się, no wiecie, wywalczyli sobie awans do finału. A więc finał w składzie Barles kontra Ark. Zapraszam Was serdecznie w sobotę za tydzień. A więc mamy trochę przerwy, żeby ochłonąć po dzisiejszym. Ja żegnam się z Wami filmikiem promocyjnym. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. GG! Dziamciak 1-0! 1-0 dla dziamciaka? Wow! Jest GG! GG! 2-1! Arens 2-0 Arens!